Ojciec zatrudniał do 30 osób, 20 do 30 osób w sezonie. Ja w tej chwili 20 nie sięgam. Kilkanaście osób, średnio przeciętnie. Po prostu mniejsza produkcja, bardziej może taka właśnie wyspecjalizowana na te kształtki, na te nietypowe rzeczy. Mam grupę osób takich przeszkolonych, przetrenowanych od kilkunastu lat. Oni mają pojęcie, wiedzą jak to robić. Łatwe to nie jest. Glina nie jest łatwym materiałem.